Nie strzelaj. Jestem z Jacobem. Kazał nam czekać na ciebie, ale te gnojki znalazły nas wcześniej. Boże. Wszystko w porządku? Przeżyję, ale muszę przenieść się w bezpieczniejsze miejsce na wypadek, gdyby najeźdźcy wrócili. Za tym mostem jest jaskinia, legowisko wilków. Nie będą tam szukać. Ale sam nie mogę jej zabezpieczyć. Nie w tym stanie. Jeśli zabijesz wilki, będziemy mieli bezpieczne miejsce, aby przegrupować się. Może nawet znajdę coś do twojego pistoletu. Pomożesz nam? Oczywiście, nie wychylaj się. Niedługo wrócę. Dziękuję. Jacob Nowak.
pozwól jej uciec. Musimy wiedzieć, czemu śledziła oddział Bravo. Oddział Bravo nie napotkał dalszego oporu, ale znajdźcie miejscową. Musimy ją przesłuchać. Wyczyściłaś jaskinię? Jaskinia jest czysta. Jeśli pójdziesz tam, będziesz bezpieczny. Dziękuję. Proszę, weź to. Jacob kazał nam cię chronić, ale to nie tobie potrzebna była ochrona.
radzieccy żołnierze. A tu się stało coś okropnego. Kolejny przykład propagandy. Pracuj ciężko, by pokonać zimę. Ktoś dopisał coś pod spodem. To wskazówki, jak dotrzeć do czegoś, co zostało ukryte. Jest tam kto? Nie bój się, nic ci nie grozi. Możesz wyjść. Widocznie wciąż się ukrywa. Na pewno ukrywa się gdzieś tutaj. Może natrafia na ślady. Nic, ale miejsca jest wystarczająco dużo, żeby się tu schować. Może w jednej z tych szafek. Widocznie wciąż się ukrywa. Ty jako pierwsza zaświeciłaś gwiazdę postępu. Ku chwale kosmonautów. Sprawdzę ostatnią. Zdjęcie rodzinne jest rosyjskie z późnych lat 50. XX wieku. Może jedna z tych osób była tutaj więźniem. Coś tu jest napisane. Pamiętaj. Thank you.
Ten ktoś jest ranny. Stój! Ani kroku dalej! Nie należę do trójcy. Na imię mam Lara, a twój rewolwer nie jest naładowany. Widzę, że bęben jest pusty. Iglica i tak była zepsuta. Jesteś ranna. Muszę tylko usiąść na chwilę. Lara, tak? Ja jestem Nadia. Przydałaby mi się twoja pomoc. Jak mogę pomóc? Mój dziadek wykradł się z wioski nocą. Podejrzewam, że zmierza do złowrogiej doliny, gdzie mieszka wiedźma Baba Jaga. Próbowałam go odnaleźć i wtedy złapali mnie najeźdźcy. Zanim się urodziłam, wiedźma zabiła moją babcię. Dziadek zawsze mówił o zemście, ale nie sądziłam, że odważy się. Nie ma dużo czasu, a sama nie mogę iść w tym stanie. Musimy go odnaleźć. Przepraszam, jestem pewna, że nic mu nie będzie. Nie mogę ci teraz pomóc. Nie, jakaś ścieżka. Mocno uczęszczana. Thank you.
Cholera! Ostrożnie. Ceremonialna szata mszalna kapłanów. Co to za dźwięk? Gdyby nie to miejsce, to boskie dzieło utkane z wiatru i skał. Było tu jakieś sanktuarium. Pielgrzymi przychodzili tu okazać cześć. Udało się. Na szczęście odważnik jeszcze działa. Podobno nie sposób zapomnieć chwili, gdy po raz pierwszy usłyszało się ten dźwięk. Niech to. Odważnik się zablokował. Muszę się przekonać, co jest za tymi drzwiami. A, niech to.
Na tym poziomie nic to nie da. Pracować nad wyczuciem czasu. Udało się. Teraz muszę tylko otworzyć drzwi. Formacja. To jakaś księga. Zawiera rozważania na temat siły woli. To chyba była kiedyś kadzielnica, ale ktoś ją zmodyfikował.
Ludzie Jacoba musieli tutaj pracować. Dziadek jest twardy, ale to starzec. Jeśli najeźdźcy złapią go pierwsi, nie będzie miał szans. Te oznaczenia nie są po rosyjsku. Może to ostrzeżenie? Prorok był prześladowany, a wraz z nim jego wyznawcy. Zdaje się, że opuszczono to miejsce w pośpiechu. Czyżby Sowieci coś tam znaleźli? Tam na dole jest woda. Słyszę, że jest jej sporo. Moneta z wizerunkiem miasta wybita w złocie. A tutaj widać proroka. Ikona z wizerunkiem proroka odlana ze złota. Tutejsi metaloplastycy zaczęli pracować nad własnym stylem, ale nadal widać tu wpływy rękodzieła bizantyjskiego.
To na pewno część tej instalacji. No to do dzieła. Baryłka z ropą. Woda wszystko niszczy. Za kilkadziesiąt lat niewiele zostanie. To zbiornik.
Długo nie pisałem. Ropy powinno wystarczyć do oświetlenia korytarzy na dole.
Udało się. Starożytny rękopis o darach ziemi.
Strasznie mi się mno.